Woda z góry najlepsze rzeczy. Nie wiem, co to było. Ale czy to jest jedyna słuszna metoda? Otóż okazuje się, że nie. Ja tak ogólnie dzisiaj kaca nie mam, chociaż wczoraj wypiłem parę piwek, ale to głównie dlatego, że chciałem zapić obrzydliwy smak, smak po prostu szwedzkiego śledzia kiszonego, który przywiózł mój kumpel i razem żeśmy go smakowali. Potem stwierdziliśmy, że zjemy chipsa, w którego składzie były dwie papryczki mające około 2 milionów skowili. Dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi z tymi skowilami, to papryczka chili ma bodajże około 10 tysięcy skowili. Więc nas maksymalnie powykręcało, jeśli chodzi o ostrość. Musieliśmy to zapijać dużą ilością mleka, potem jogurtami naturalnymi. Później się skapnąłem, że zgnity śledź w połączeniu z tą ostrą papryką i dużą ilością mleka, jogurta naturalnego, pomieszany z alkoholem. Oczywiście nie skończył się niczym zajebistym, ale no, w każdym razie nie mam dzisiaj jakiegoś takiego kaca, jeśli może troszeczkę kaca moralnego, chociaż cieszę się z tego, że spróbowałem te wszystkie smakołyki, ale no, jak to chciałbym powiedzieć, że skorzystałem z tego, że wziąłem właśnie ten lodowaty prysznic, rano byłem na spacerze, posprzątałem, bleble. Bo o co tu chodzi? Chodzi o to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, żeby na kacu dostarczać sobie dalszej ilości przyjemności. Tylko że te przyjemności tak naprawdę nie dają już nam przyjemności, tylko odraczają cały czas ten zbliżający się ból, a poza tym go jakby zwiększają. Tak naprawdę, żeby zakończyć ten ból, jakim jest kac, trzeba sobie po prostu ten ból dać. Właśnie w postaci jakichś pryszniców zimnych, czy też chociaż ochlapać mordę zimną wodą, albo właśnie zjeść zgnitego śledzia. Nie, to akurat nie, tego nie polecam na kaca, ale no, czy tam spacer, może na boso właśnie, jak jest zimno na dworzu, czy w ogóle spacer na dworzu, albo wyjść na przykład na gaciach na dwór, albo na golasa polatać, mi się tak czasami zdarzyło, nieważne. W każdym razie, bo ja mieszkam na odludziu, nie polecam tego robić w mieście, na przykład jak ktoś mieszka w środku miasta, na przykład na rynku i jest, wiesz, pełno ludzi, nie? Nie warto wychodzić wtedy na golasa i nie wiem, i kiwać do ludzi, jakichś znajomych. O czym ja w ogóle teraz zgadam? A, o kacu, no właśnie. O kacu, tak, kac, no kac, właśnie kaca, tak można zwalczyć. I, znaczy, no, ja zauważyłem po prostu potężną różnicę w takim działaniu, nie? No, jeśli ktoś chce, to może dalej próbować po prostu swoich sposobów, czyli leżenia i zdychania. Ja uważam, że po prostu trzeba wstać z tego łóżka, dać sobie w mordę. Nie, chyba bez powodu jest takie powiedzenie, że na kaca najlepsza jest ciężka praca. Mi się wydaje, że to ma troszeczkę wspólnego z tym właśnie, że trzeba po prostu sobie zadać troszeczkę bólu i ten kac po prostu szybciej mija. Także życzę powodzenia. Warto jest też uzupełnić potas, ponieważ podczas spożywania alkoholu wypukuje się na łące organizmu. Ja akurat preferuję soczki pomidorowe, może też pieprzać pomidory albo zjeść banana. No, przepraszam. A jako, że mamy święta, to te rady mogą się komuś przydać, albo mogą komuś nawet uratować życie, albo i nie. Mi tam ratują. I chciałbym wszystkim życzyć wesołych świąt tego, no, Narodzenia Bożego, jakby co, nie?